Jestem przedstawicielem branży transportowej, któremu leży na sercu sytuacja polskich przewoźników. Apeluję w imieniu naszego środowiska o wsparcie przez nasze władze polskiego transportu. Przede wszystkim o wsparcie na terenie Unii Europejskiej. W imieniu Komisji do Spraw Transportu zapraszam przedstawicieli branży transportowej do wzięcia udziału w budowaniu silnej grupy przedsiębiorców, którzy będą mieli realny wpływ na zmiany w legislacji oraz będą chronić polskich przewoźników. Na początek chcemy zająć się problemem kadrowym, czyli brakami wśród kierowców zawodowych. Czeka 100 tysięcy miejsc pracy. To dużo, ale bez odpowiedniego wsparcia przez polskie instytucje nie będziemy w stanie jako branża zatrudnić tak dużej grupy pracowników. Koszt szkolenia kierowcy zawodowego to około 10 tysięcy złotych. Młodego adepta zawodu kierowcy na taki wydatek po prostu nie stać. Drugą rzeczą, która dotyka naszej branży bezpośrednio, to proponowany przez Parlament Europejski pakiet mobilności. W kwietniu bieżącego roku Parlament Europejski przegłosował poprawki, które na końcu stworzą pakiet mobilności. Konsekwencje stworzenia tego pakietu mogą być dla polskiej branży transportowej po prostu nieobliczalne. Obsługujemy obecnie blisko 1/4 rynku przewozowego w Europie. Liczymy na większe wsparcie działań Komisji przez polskich przedsiębiorców. Liczymy na większe wsparcie przez polski rząd naszej branży transportowej, która musi utrzymać swoją konkurencyjność na rynku europejskim.